Pozdrawiam serdecznie, z tej strony Waldek, kanał Fotomix. Wracam do Was dzisiaj z nowym filmem, a mianowicie chciałbym Wam pokazać nowy sposób, na który niedawno wpadłem, jeżeli chodzi o retusz oczu. Będzie to bardzo szybki i bardzo wydajny sposób na nadanie Twoim portretom niesamowitego wyglądu oczu. Co ciekawe, pokażę, jak to zrobić tylko i wyłącznie na dwóch warstwach. Także będzie to bardzo szybka metoda, dzięki której Wasze portrety będą o wiele lepsze i będą się podobały o wiele większemu gronu oglądających. Zapraszam zatem do obejrzenia. Wskakujemy do komputera. Aby pokazać ten przykład, wybrałem właśnie zdjęcie modelki. Zdjęcie jest bezpośrednio zgrane z aparatu, bez żadnych obróbek. Wcześniej było tylko zaimportowane do Lightrooma i stamtąd przeniesione do Photoshopa. Jak widać, oczy są zamglone, mało w nich wyrazistości, mało życia. I spróbujemy właśnie tą metodą, którą chcę Wam pokazać, nadać życia temu portretowi. Tak więc wybieramy narzędzie eliptycznego zaznaczania, i to, co musimy zrobić, to zaznaczyć nasze oczy. Nie wychodzę poza czarną obwódkę, ponieważ ona też nadaje odpowiedniego wyglądu dla oka, dlatego nie należy się jej pozbywać, a wręcz przeciwnie, mogę na końcu pokazać, jak jeszcze bardziej wzmocnić tą właśnie w prosty sposób obwódkę, aby zdjęcie było jeszcze bardziej wyraziste i aby jeszcze bardziej to oko było doskonalsze. Zaznaczamy drugie oko. Jeśli mamy zaznaczone obie tęczówki, wciskamy klawisz Q, pojawia nam się Quick Maska. Wybieramy pędzel i usuwamy poprzez kolor czarny. Usuwamy nasze zaznaczenie z miejsc, gdzie nachodzi ono na rzęsy lub na którąś z powiek. Jak widzimy, jeszcze mamy bardzo ostre krawędzie zakończenia naszej maski, dlatego w tym momencie wybieramy filter Blur, Gaussian Blur i delikatnie rozmywamy nasze krawędzie, aby efekt był bardziej realistyczny i nie było widać ingerencji, jaką tworzymy w to, aby to oko wyglądało troszeczkę lepiej. Jeszcze raz wciskamy Q. Mamy ładne zaznaczenie. Wybieramy Selective Color. Jak widzimy, stworzyła nam się od razu maska krycia, która pokryła nam całą twarz, zostawiając jedynie dwa puste punkty białe, które są właśnie naszymi oczami. Pierwsze, co należy zrobić, to zmienić krycie warstwy z Normal na Linear Dodge Add. Od razu, jak widać, nasze oczy się rozjaśniły. Jest to bardzo mocne rozjaśnienie, dlatego opacity zmniejszamy do momentu, w którym oczy będą dość naturalne. W oknie dialogowym Selective Color, w opcji Colors nie wybieramy tutaj żadnych składowych koloru, ich nie zmieniamy, tylko neutral i ewentualnie możemy lekko podciągnąć kolor naszych oczu w zależności od tego, jakie modelka miała. Aby dodać kontrastu, przechodzimy z powrotem do Colors i wybieramy Black. I tutaj także nie tykamy się składowych kolorów, tylko przechodzimy do suwaka Black. I jak widać, w jedną lub w drugą stronę możemy dodać kontrastu lub go ująć. Myślę, że plus 14 z powodzeniem wystarczy. I jak widać, tak nasze zdjęcie wygląda w tej chwili. Tak wyglądało przed naszą obróbką.
Teraz co należy zrobić, to stworzyć pustą warstwę i wyostrzyć nasze oczy. Także jeszcze raz Ctrl plus, Command plus. Przybliżamy nasz obraz. Wybieramy narzędzie wyostrzania i aby jak najmniej zdegradować obraz, musimy mieć tu zaznaczone, aby pobierał próbki ze wszystkich warstw, czyli sample all layer musi być zaznaczone. Teraz pozostaje nam jedynie zaznaczyć i wyostrzyć naszą tęczówkę. Jest to dość rzadko stosowane narzędzie, ale w niektórych przypadkach, tak jak tutaj, bardzo dobrze się sprawdza. Jeżeli wyostrzyliśmy troszeczkę za dużo, zmieniamy krycie i jak widzicie, tak nasze zdjęcie wyglądało przed naszą obróbką, tak wygląda po niej. Jeśli damy cały portret, jeszcze raz, tak wyglądało zdjęcie przed obróbką, tak wygląda zdjęcie po obróbce. Właściwie to już by był koniec, tak jak mówiłem, dwie warstwy i bardzo fajny efekt końcowy. Ale wspomniałem jeszcze o tym właśnie tej obwódce czarnej dookoła tęczówki, dlatego najprostszą, najłatwiejszą metodą jest stworzenie nowej warstwy, wybranie pędzla, kolor czarny i po prostu obmalowanie dookoła, tam gdzie jest czarne. Tak jak teraz. Oczywiście w tej chwili jest to maksymalnie sztuczne, dlatego zmniejszamy krycie. I tak wyglądał portret na początku. Tak wygląda portret po naszych obróbkach. Myślę, że Wam się podobało. Metoda jest bardzo fajna, wydajna i co najważniejsze, szybka. Portrety są o wiele lepsze. Wyraziste oczy to podstawa w naszym portrecie, także myślę, że ten tutorial jest strzałem w dziesiątkę dla tych, którzy właśnie na początku są swojej drogi z fotografią portretową lub są już średnio zaawansowani, a nie wiedzą może jak takie coś wykonać. Jeżeli się podobało, oczywiście łapka w górę, zachęcam do subskrybowania kanału. Takich filmów jak ten na pewno będzie więcej. Jest bardzo dużo różnych takich właśnie porad związanych z oczami. Zapraszam do innych moich tutoriali, gdzie naprawdę jest dużo, jeżeli chodzi o oczy, zmiana koloru oczu, oczy w kolorach tęczy, oczy różnokolorowe, tak samo wyostrzanie i inne metody. Także zachęcam do subskrybowania, klikajcie, oglądajcie, cześć!